Witam serdecznie na naszym dzisiejszym podsumowaniu sesji, które tradycyjnie rozpocznę od przekroju bardzo ważnych informacji, gdyż wiemy, że coś ciekawego dzieje się na kursie 11 Bit. Wręcz mieliśmy do czynienia ostatnio z potężnym krachem, tak więc na pewno kilka słów na ten temat również dzisiaj powiem. Dodatkowo szykuje nam się historyczne IPO na GPW można powiedzieć długo wyczekiwane i też kilka słów o tym i też takich informacji rynkowych nam dzisiaj nie zabraknie. W drugiej części naszego spotkania oczywiście podsumujemy aktualną sytuację na topowych rynkach zagranicznych i również zerkniemy, co ciekawego wydarzyło się dzisiaj na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania i obejrzenia materiału od deski do deski, aby żadne ważne informacje nie umknęły Twojej uwadze. Przy okazji zachęcam do aktywności, czyli wrzucenia łapek w górę, do komentowania. Przypominam, że już od dzisiaj Odpalamy w zestawieniach na GPW listę hitów, czyli perełek spółek zgłoszonych przez widzów z uzasadnieniem, bo mieliśmy już taką akcję. Tak więc mamy zgłoszoną spółkę i już od dzisiaj zaczniemy ją pokazywać. Tak więc zachęcam do zgłaszania z uzasadnieniem właśnie tego typu spółek. Dodatkowo, oczywiście, przypominam, że już w tym tygodniu na przeglądzie sektorowym pojawi się przepotężna ilość spółek gamingowych, bo będzie ich 30. Tak więc na pewno warto na tym spotkaniu być. A to już są ostatnie godziny, kiedy możesz dołączyć do nas. Właśnie na przegląd sektorowy, czyli to jest regularnie 20 nagrań, gdzie omawiam ponad 200 spółek, łącznie korzystając z kodu zniżkowego VIP 92. O 92 zł obniżysz właśnie wartość, aby ten dostęp móc sobie uzyskać. I dosłownie dostało jeszcze kilka godzin, tak więc na gaming jeszcze byś się załapał. Tak więc warto nie zwlekać, jak interesujesz się rynkiem. A teraz już przechodzę do pierwszych ważnych informacji. Węgrzy wrócili do cięcia stóp procentowych i zrównali się z Rumunią. Po miesiącu przerwy Narodowy Bank Węgier wznowił cykl obniżek stóp procentowych. W rezultacie, nasi bratankowie zrównali swoje stopy procentowe z tymi, które obowiązują w Rumunii. Narodowy Bank Węgier na wrześniowym posiedzeniu obniżył stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do poziomu 6,5%. Miesiąc temu MNB po raz pierwszy od blisko roku wstrzymał się z obniżką i pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Na giełdę w Japonii idzie metro. To ma być największa, pierwsza oferta publiczna od 2018 roku. Zaraz na podsumowaniu również zobaczymy indeks japońskiej giełdy. To ma być największa, pierwsza oferta publiczna w Japonii od 2018 roku, ale środki z niej pozyskane mają iść na spłatę długu zaciągniętego na odbudowę pod tsunami i trzęsieniu ziemi z 2011 roku. W kraju kwitnącej wiści na giełdę wybiera się spółka zarządzająca metrem Tokio. Zerknijmy na... Dane. Oferta publiczna obejmuje 290,5 miliona istniejących akcji. Tokio Metro spodziewa się ustalić przedział cenowy IPO 7 października, a ostateczną cenę akcji 15 października. Jeśli oferta się powiedzie, może wycenić spółkę na 639,2 miliarda jenów, czyli około 4,5 miliarda dolarów. I tą wartość warto sobie zapamiętać, bo zbijemy to również i porównamy sobie z wartością IPO, które szykuje się na GPW. Spółka jest pod kontrolą japońskiego rządu, który posiada ponad 53% jej akcji oraz władz Tokio, do których należy pozostałe 46% akcji. W obu przypadkach w ofercie ma dojść do sprzedania połowy posiadanych akcji. Jak informuje Bloomberg, przepisy nakładają na rząd Japonii obowiązek sprzedaży akcji do marca 2028 roku z racji końca roku fiskalnego 2027. Wpływy ze sprzedaży mają pomóc w spłacie obligacji wyemitowanych na odbudowę kraju po trzęsieniu ziemi tsunami 2011 roku. Historia tokijskiego metra sięga 1920 roku, kiedy to magistrat zatwierdził pierwszy plan budowy sieci. Kanclerz Niemiec, cóż tam znów wyczynia Olaf Scholz, popatrzmy, sprzeciwił się próbie przejęcia komerc banku niemieckiego giganta finansowego przez włoski bank UniCredit. Poinformowała w poniedziałek agencja FP, Commerzbank jest drugim co do wielkości bankiem Niemiec. Nieprzyjazne ataki i wrogie przejęcia nie są dobre dla banków, powiedział Scholz niemieckim mediom w Nowym Jorku, dając do zrozumienia, że jego rząd ma jasne stanowisko w tej sprawie. A co tam nasi planują zrobić? Przypomnij mi, co ma się wydarzyć odnośnie PKOS-a oraz Aliora? Daj znać w komentarzu. Ta informacja mogła dzisiaj wstrząsnąć giełdą chińską oraz oczywiście rynkiem surowców. Czy tak rzeczywiście jest, to sobie zobaczymy za chwilkę, a teraz zapoznajmy się z tą kosmicznie ważną informacją. Chińczycy zastymulują gospodarkę, inwestorzy reagują pozytywnie. Aby pobudzić kulejący wzrost gospodarczy, władze komunistycznych Chin zdecydowały się na poluzowanie polityki pieniężnej. Choć analitycy pozostają nastawieni sceptycznie, to chiński rynek akcji z impetem ruszył w górę. We wtorek władze Ludowego Banku Chin ogłosiły szereg działań, które mają na celu pobudzić słabnący wzrost gospodarczy. Podczas konferencji prasowej prezes zapowiedział obniżenie stopy rezerw obowiązkowych o 50 punktów bazowych, co ma uwolnić około biliona juanów nowych kredytów. Dodatkowo RRR może być obniżona o kolejne 25 do 50 punktów bazowych. Ponadto oprocentowanie 7-dniowych operacji reverse repo zostanie obniżone o 20 punktów bazowych do 1,5%. Na dokładkę zapowiedziano cięcie średnioterminowej stopy procentowej o około 30 punktów bazowych. W duma pójść także oprocentowanie pożyczek oraz depozytów w obu przypadkach o 20 do 25 punktów bazowych. Ulgę mają też odczuć dłużnicy mieszkaniowi, ponieważ oprocentowanie już istniejących hipotek ma zostać obniżone średnio o 50 punktów bazowych. Prezes, pan nie poinformował, kiedy zapowiedziane posunięcie wejdą w życie. Swoje trzy grosze ma otrzymać także rynek kapitałowy, do którego przewidziano program słapowy w początkowej wysokości 500 miliardów yuanów. Instrument ten ma pomóc funduszom, ubezpieczycielom i brokerom w zakupach akcji. Kolejne 300 miliardów yuanów nich pożyczek z banku centralnego ma posłużyć do sfinansowania lewarowanych przejęć oraz skupu akcji własnych. To jest największy stymulat monetarny w Chinach od czasu pierwszego. Szkodnikowego lockdownu z początku 2020 roku. Te decyzje nadeszły trochę zbyt późno, ale lepiej późno niż wcale. Jednak chyba zatrzymanie zrobiło swoje. Telegram będzie przekazywał władzom niektóre dane użytkowników. Telegram zapowiedział, że będzie przekazywać władzom adresy IP i numery telefonów użytkowników serwisu w razie wydania wobec nich nakazów rewizji lub innych wniosków prawnych, poinformowała we wtorek stacja BBC. Te zmiany powinny zniechęcić przestępców, powiedział prezes Telegramu Paweł Durow. Jest chętny na zakup Intela. To lider w branży chipów i do niedawna konkurent. Czyżby szykowało się największe od lat przejęcie w sektorze chipów? Jak donosi Wall Street Journal, powołując się na osoby zaznajomione ze za sprawą. Qualcomm nawiązał w ostatnich dniach kontakt z firmą Intel w sprawie przejęcia. Niedawno Intel poinformował, że wstrzymuje większe inwestycje w Europie, w tym także w Polsce na okres dwóch lat, to konsekwencja niezadowalających wyników finansowych, jak i problemów wizerunkowych wywołanych przez niestabilne procesory Intel Core 13 i 14. Co więcej, akcje Intela zanotowały największy jednodniowy spadek od ponad 50 lat w sierpniu. Po tym jak firma ogłosiła rozczarowujące zyski, akcje Intela spadły o 53% od początku tego roku, ponieważ inwestorzy wyrażają wątpliwości co do kosztownych planów produkcji i projektowania układów scalonych. Kierownictwo wielokrotnie powtarzało, że przed nimi dużo pracy, by poprawić kondycję firmy przed zwiększeniem rentowności i konkurencyjności. Wall Street Journal dowiedział się, jakoby Intelowi przyglądał się gigant w sektorze chipów, Qualcomm, by rozpocząć rozmowy nad przejęciem. Do tej pory firmy konkurowały ze sobą na kilku rynkach, w tym układów scalonych do komputerów stacjonarnych i laptopów. Przedstawiciele Qualcomma i Intela nie odpowiedzieli natychmiast na próbę o komentarzu. Akcje Intela wzrosły o 8% po opublikowanych nieoficjalnych informacjach w Wall Street Journal. Jednocześnie jednak akcje Qualcomm San Diego zaliczyły prawie 3% spadek. Co ciekawe, transakcja, gdyby doszło do skutku, byłaby jedną z największych fuzji technologicznych od lat. Kapitalizacja rynkowa Intela wynosi około 96 miliardów dolarów. To mniej więcej połowa wyceny Qualcomma wynosi Bloomberg. Co sądzisz o takim przyjęciu? Czy może dojść do skutku? Bo na pewno by to było bardzo potężne, wręcz wydarzenie dla rynków. Allegro wyda własną kartę płatniczą. Allegro będzie wydawać własne karty płatnicze. Źródłem finansowania będzie usługa Allegro Pay, która pozwala korzystać z płatności odroczonych na platformie e-commerce. Za pomocą karty będzie można natomiast płacić także poza Allegro we wszystkich sklepach akceptujących płatności kartami. Analitycy biura Banku Milenium w raporcie z 24 września obniżyli cenę docelową akcji i firma. przypominam, że jest to jedyna firma w Polsce, która wypłaca co kwartał zaliczkę na dywidendę. To 20,80 z poprzednio 21,40 podtrzymując rekomendację neutralnie. Kurs rośnie jak cukier po pączkach. Rakietowy debut na giełdzie. To był ważny debut, który miał miejsce. Ale specjalnie pokazuję tę informację, bo jest to spółka ciekawa, którą myślę, że warto zawsze mieć na radarze, To wszystko się już oczywiście wyszumi, jak to bywa na debiutantach. Na no listę spółek notowanych na giełdzie New Connect weszła spółka, która chce sprzedawać diabetomat, urządzenie do pomiaru przez oddech poziomu cukru we krwi. Przez kilka godzin od otwarcia handlu i akcjami nie zawarto żadnej transakcji przez przewagę zleceń kupna po każdej cenie notowane ruszyły. Wzrost cen akcji wynosił blisko 150%. Jak to się finalnie zakończyło, widzimy na załączonym skrynie, ale pewnie już dzisiaj zobaczymy, czy inwestorzy już ostudzili swoje nastroje odnośnie tej spółki, czy też nie. Na pewno w mojej ocenie jest spółka warta obserwacji. Będziemy ją monitorować. Oczywiście, jak się to wszystko już wyszumi. Bo na razie dla mnie no, lepiej nie mówić. Daurą Zielona Energia podpisała umowę na zakup projektu Farmy Wiatrowej miejska Górka o mocy docelowej około 190 MW. Projekt ma zostać sfinalizowany w 2027 roku, a całkowity koszt budowy ma wynieść niespełna 2 miliardy złotych. Solvita szacuje skonsolidowane przychody od klientów zewnętrznych w trzecim kwartale tego roku na 87-89 mln zł, co oznacza wzrost o 70% do roku i 9-12 kwartał do kwartału. Rentowność na działalności operacyjnej szacowana jest w zakresie od 0 do 3%, a rentowność EBIDA na 15-18% podała Selwita. Selwita oczekuje wzrostowego trendu przychodów, ocenili przedstawiciele Selwity podczas wideokonferencji. Zdaniem zarządu, na rynek Jotek wraca finansowanie, a pozytywny wpływ na branżę będzie miał m.in. rozpoczęty przez FED cykl obniżek 100%, czy sytuacja geopolityczna, dzięki której zyskać mogą europejscy dostawcy. BoomBit planuje na 2024 rok premierę około 10 tytułów, przygotowywanych wewnętrznie, jak i we współpracy z zewnętrznymi studiami. Grupa liczy, że pomimo słabszego sentymentu na rynku gier mobilnych, rynek ten będzie nadal rósł. Wzrosty czeka także rynek reklamowy, a spółka zamierza zwiększyć swoją ekspozycję w segmencie gier wydawanych na PC oraz na konsolach, poinformował BoomBit. No to zobaczymy, jak to się odbiło dzisiaj na kursie, bo 10 tytułów potężna ilość. Nawet jeżeli chodzi o. Gry mobilne. Synectic ma umowę na dostarczenie systemu DaVinci za ponad 11 milionów złotych netto. Orlen chce wybudować 40 mikroinstalacji fotowoltaicznych na wiatach i dachach stacji paliw. Kurs euro pozostaje stabilny, rynek czeka na nowe dane. Handel na rynku złotego rozpoczął się bardzo spokojnie. Kurs euro pozostaje w tendencji bocznym, w oczekiwaniu na nowe impulsy, które mogą nadejść z rynków bazowych. I zobaczymy, czy te impulsy rzeczywiście nadeszły choćby nawet dzisiaj, bo przecież tradycyjnie zobaczymy, jak radzi sobie złoty do poszczególnych walut i też pokażę, na jakie informacje czekamy w tym tygodniu. Ceny ropy w USA z dużym zyskiem. Ceny ropy na giełdzie Pali w Nowym Jorku mocno rosną we wtorek rano po tym, jak władze Chin rozpętały silną falę wsparcia gospodarki tego kraju który jest globalnym importerem ropy naftowej na świecie. Na dodatek rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, co może grozić zakłóceniami dostaw ropy tego obszaru i też za chwilę zobaczymy ile kosztuje aktualnie baryłka ropy. Dodatkowo notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie mocno rosną po tym jak Chiny zapowiedziały błyskawiczną stymulację gospodarki w celu osiągnięcia celów wzrostu PKB i wzmocnienie krajowego rynku nieruchomości. Można było się tego spodziewać. Też za chwilkę zerkniemy na kurs miedzi. A teraz przejdźmy do być może jednego z topowych IPO na GPW w historii. Żabka wybiera się na GPW. Ogłasza zamiar przeprowadzenia IPO. Żabka ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej IPO oraz notowania akcji na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jak podano, oferta skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych wybranych w wybranych jurysdykcjach oraz do inwestorów indywidualnych w Polsce. Spółka nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży akcji oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających. Wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży akcji oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających trafią do nich. Ponieważ konsumenci coraz częściej szukają wygodnych rozwiązań, wierzymy, że planowane IPO pozwoli grupie Żabka na dalsze wykorzystanie szerokich możliwości, jakie dostrzegamy na rynku. Aby to zrealizować, wyznaczyliśmy sobie jasne i realne cele średnioterminowe. Dążymy do podwojenia sprzedaży do klientów końcowych do 2028 roku, otwierając ponad 1000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki. Potencjał rynku. Grupa ocenia na około 19,5 tysiąca sklepów w Polsce oraz około 4 tysiące sklepów w Rumunii. Żabka to potężna, przepotężna spółka. To będzie jak dla mnie jedno z najciekawszych IPO na rynku, a potem być może to będzie jedna z potężnych spółek z tego sektora. Czy tak będzie? Oczywiście czas pokaże, ale na pewno jest to IPO, obok którego obojętnie Rynek nie przejdzie. Dlaczego? Zbliża się debut na GPW sieci sklepów Żabka. Jeśli potwierdzą się doniesienia o wycenie spółki liczonej w miliardach dolarów. Pamiętasz tą spółkę z Japonii? Pamiętaj kwoty. To pierwsza oferta publiczna może być równie imponująca i od razu znaleźć się wśród największych w historii polskiej giełdy. W dotychczasowej historii GPW liczonej od kwietnia 1991 roku na GPW największa pierwsza oferta publiczna, czyli IPO przed wejściem na giełdę dotyczyła spółki Allegro debiut 12 października 2020. Jej wartość wyniosła 9,9 miliarda złotych i pobiła pod tym względem ofertę PZU debiut z 12 maja 2010, która wyniosła blisko 8,1 miliarda złotych. Trzecie miejsce pod względem wartości pierwszej oferty publicznej należy do PKO, którego akcję przed debiutem 11 listopada 2004 sprzedano za 7,9 miliarda złotych. Ogłoszony przez Żabkę zamiar przeprowadzenia IPO nie zawiera jeszcze szczegółów. W czerwcu Agencja Bloomberga informowała, że właściciele liczą na wycenę spółki sięgającą nawet 8 miliardów dolarów, czyli około 30 miliardów złotych. Samo IPO według Bloomberga miałoby mieć wartość od 1 do 1,5 miliarda dolarów według bieżącego kursu dolara nawet 5,8 miliarda złotych w górnej granicy szacunku. Tym samym IPO żabki miałby szansę znaleźć się w pierwszej piątce ofert publicznych w całej historii GPW, wynika z obliczeń. .pl. Poza wymienionymi spółkami, poziom 5 miliardów złotych wartości IPO przekroczyły dotychczas jeszcze oferty PGE prawie 6 miliardów z 2009 roku oraz JSW, prawie 5,4 miliarda z 2011 roku. Żabka znalazłaby się przed ofertami takich spółek jak Play, które już na giełdzie przecież nie ma, 4,3 miliarda, Taron 4,9 czy Pepko 3,7. Ta ostatnia oferta została przeprowadzona w 2021 roku, kiedy to ostatni raz przeprowadzono IPO wartości powyżej miliarda złotych. To był wyjątkowy rok na GPW, bo takich ofert było wtedy w sumie cztery. Powyższe zestawienie zawiera oferty przeprowadzone w XXI wieku. To ważne, bo w 1998 roku mieliśmy ofertę między innymi telekomunikacji polskiej, która na ówczesne warunki była olbrzymia i wyniosła około 3,2 miliarda złotych. Nie zapominajmy też o ofercie PKN Orlen z 1999 wyniosła około 2,4 miliarda złotych. Za nami przepotężny krach na akcjach spółki 11 Beat. Na pewno będę ją analizował na najbliższym przeglądzie sektorowym, gdzie będę omawiał gaming. To już w tym tygodniu. Dlatego jeszcze raz przypominam kod zniżkowy VIP92 i może dołączyć na 3 miesiące do, do właśnie do nas na te spotkania. A my sprawdźmy tą informację. Prawdziwa ewakuacja z akcji spółki Eleven Beat ma miejsce w poniedziałek na GPW. To efekt niezadowalających statystyk po premierze gry Frostpunk 2. Nerwowo było już w ubiegłym tygodniu, gdy pojawiły się pierwsze recenzje. Przez tydzień cena akcji studia niemal się przepołowiła. Jeszcze poniedziałek 16 września w czasie sesji płacono za akcję Eleven Bit Studio nawet 645 zł. W poniedziałek 23 września kurs spadł do 329 co oznacza, że był niżej o ponad 49%. Tak mało za akcje nie płacono od szkodnikowego załamania na giełdach wiosną 2020. Kapitalizacja firmy była mniejsza niż 800 milionów złotych, a jeszcze w czerwcu bieżącego roku przekraczała 1,7 miliarda złotych. Tylko w czasie poniedziałkowej sesji kurs spadł nawet o blisko 39% w reakcji na statystyki i recenzje, jakie pojawiły się po piątkowej premierze gry Punk 2. Dodajmy, że spadki w pierwszych 45 minutach handlu odbywały się przy obrotach rzędu 32 milionów złotych największych na całe GPW świadczących o prawdziwej ewakuacji z akcjonariatu spółki. Na koniec sesji kurs spadł o 30 ponad 7% do 335 zł, przy 116 milionach złotych obrotu. Trzecich największych tego dnia na GPW. Tak to właśnie wygląda. Kto wie, jak rozgrywa spójki gamingowe, no to raczej wiemy, pod co się rozgrywa, czego unikać, czego się spodziewać. Tak więc sytuacja jest bardzo, bardzo ciekawa. Jest to potężna, przepotężna lekcja dla wszystkich, którzy nie odrobili jej. Jeżeli chodzi o rozgrywkę na spółkach gamingowych, Eleven bit Studio podało w poniedziałek, że sprzedaż gry Frostpunk 2 do 23 września, do godziny 8, przekroczyła 350 tysięcy sztuk, a łączne szacowane przychody ze sprzedaży przekroczyły nakłady poniesione przez spółkę na produkcję i marketing gry. To wystarczyło, aby wesprzeć kurs dzisiaj? Za chwilę zobaczymy. Jest to informacja oczywiście z 23 września, tak więc zobaczmy na informacje właśnie odnośnie tej sprzedaży, bo ją też możemy odnaleźć. Zweryfikujmy, czy tak rzeczywiście było. Zarząd 11bit informuje, że sprzedaż gry Frostpunk do poniedziałku 23 września do godziny 8 rano przekroczyła 350 tysięcy sztuk, na, a łączne szacowane przychody ze sprzedaży przekroczyły nakłady poniesione przez spółkę na produkcję i marketing gry. Czyli jednym słowem, spółka już na tej sprzedaży powinna zarabiać. No to za chwilę zobaczymy, jak to finalnie w tym momencie na 11bit Wygląda, jeżeli chodzi o kurs, czy już powstrzymali to, czy jakaś euforia, jakiś oddech, jakieś ruchy powrotne, a wykresem zajmiemy się na przeglądzie sektorowym i tam Cię zapraszam. Polska wprowadzi nowe zasady raportowania transakcji z wykorzystaniem kryptoaktywów. Bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy siedzą w krypto. Polska zobowiązała się do przyjęcia nowego standardu raportowania transakcji z wykorzystaniem kryptoaktywów, poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Wyjaśniono, że to standard raportowania i wymiany informacji podatkowych w dziedzinie kryptoaktywów opracowany przez OECD. Polska dołączyła do 58 krajów, które wprowadzą nowe zasady raportowania transakcji z wykorzystaniem kryptoaktywów. Zaznaczono, że przystępując do właśnie tego standardu, państwa oświadczają, że rozpoczną międzynarodową wymianę informacji uzyskanych w tym zakresie od 2027 roku. Tak więc, pierwsze, co warto zrobić, to to przyjął tego typu standard, czy jakie państwa wchodzą w skład tych 58. Jak znajdziesz tego informację, to oczywiście pochwal się w komentarzu. Zresztą wymień wszystkie te kraje w komentarzu, zrób kopiuj, wklej, tak żeby wszyscy to widzieli, bo linki tak nie przechodzą. W komentarzach YouTube je wycina. I teraz przejdźmy już przed podsumowaniem do najważniejszych informacji, które będą pojawiać się w tym tygodniu. W środę Mamy sprzedaż nowych nieruchomości w Stanach o 16. 16.30 zapasy rapy naftowej. Wiemy, że środa jest bardzo ważnym dniem dla wszystkich, którzy aktywnie handlują ropą. czwartek, bardzo ważny dzień. 14.30 PKB za kwartał drugi ze Stanów. Jak widzimy, prognoza zakłada 3%, poprzedni wynik 3%. Dodatkowo zadeklarowani wstępni bezrobotni i oczywiście przemówienie prezesa Paweła o 15.20. Będzie ciekawie, jeżeli Paweł powie coś, czego rynek się nie spodziewa. No i oczywiście... PCI będzie o 14:30 w piątek, a to jest bardzo ważna informacja dla Fedu. Tak więc będzie się działo do samego końca, do końca września. Spodziewamy się zmienności i bardzo ciekawych zwrotów akcji. No i nie zapominajmy oczywiście o sytuacji geopolitycznej. Czas na podsumowanie. Najwyższy czas zobaczyć co ciekawego dziś na topowych zagranicznych rynkach czyli czas na podsumowanie dzisiejszej sesji. Na liczniku poziom 65 i mamy chciwość. Jeżeli chodzi o świat, to dzisiaj na rynku chińskim po tych decyzjach piękna, tłuściutka zieleń. Bardzo mocne wzrosty na parkiecie. Dodatkowo ja, rynek japoński delikatnie nam cofa. W pozostałych krajach azjatyckich raczej, jak widzimy, spokojnie. Jeżeli chodzi o... Popatrzmy, tutaj mamy Singapur i jedna spółka. Rośnie aż o 41%. No, warto sprawdzić, co tam się ciekawego dzisiaj działo. Australia też pozytywnie, Południowa Afryka również, Europa, jak widzimy też, bardzo ładnie. Brazylia, popatrzmy, jaką ma dzisiaj ładną sesję. Dodatkowo spokój w Kanadzie, Bermudach czy też w Meksyku. Jednym słowem końcówka września, jak na razie wygląda. OK. Dodatkowo, jeżeli chodzi o SP 500, zerknijmy. To jest oczywiście moment nagrywania przeze mnie tego materiału, gdzie sesja jeszcze trwa, jeszcze może to wszystko ulec zmianie. Z bardziej znanych spółek Tesla 80 na plusie, Amazon 1.2 na minusie, Meta 70 na minusie, Nvidia traci 28 i jak widzimy na przykład Visa traci 3,5%, no to zerknijmy na wykresy, bo one będą tutaj istotne. Widzimy, że Amazon po bardzo ładnym wybiciu rozjechaniu oporów dzisiaj ma dosyć konkretną sesję korekcyjną. Microsoft dzisiaj kontynuuje kolejny dzień z rzędu zejście korekcyjne, też po rozjechaniu, jak widzimy, z wcześniejszych oporów, ale to jest piękny Retest strefy, żeby coś ciekawego zapowiadał, jak ci się wydaje. Nvidia, popatrzmy, konsoliduje, buduje ręża, też wygląda to atrakcyjnie. Dodatkowo Tesla bardzo ładnie kontynuowała swój ride wzrostowy, rozjeżdżając te wszystkie opory po drodze, no i już bardzo niedaleko tych retestów poprzednich szczytów, jeżeli w ogóle. Dadzą radę. Popatrzmy na indeks japoński, dzisiaj zadyszka 37 950 punktów na obecny moment. Po krachu, oczywiście już nie widać nie ma śladu. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, no to o włos od historycznych szczytów, jak to nagrywam, jest to niecałe 19 tysięcy punktów. Jeżeli chodzi o nasdaq tutaj mamy sesję na plusie 19 tysięcy prawie 900 punktów, SP500 również na plusie i chyba o włos dzisiaj wybili nowe historyczne szczyty. Sprawdźmy. Mamy 5742, 5742, praktycznie się ślizgają, 5726 na chwilę obecną, ale sesja jeszcze trwa, być może podołają. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, no to mamy szczyty historyczne, szczyty wszechczasów, 42308 punktów, niesamowita siła amerykańskiego rynku. Zerknijmy na metal, a tutaj srebro eksplodowało do góry, 31,5 dolara za uncję. Zobaczmy jak na tym tle radzi sobie Złoto, a złoto widzimy, że zalicza przepotężne wzrosty i mamy nowe historyczne szczyty. 2646 dolarów za uncję. Wygląda to tragicznie, przynajmniej z perspektywy, jak dla mnie, sytuacji na świecie i geopolityki. Dla wszystkich, którzy rozgrywają, mogę tylko pogratulować. Jeżeli chodzi o kurs miedzi, potężna eksplozja i wystrzał: 9831 dolarów. To sam jestem ciekaw, jak na, tym, na to wszystko reaguje Kagiech. Dodatkowo za beryłkę ropy trzeba dzisiaj zapłacić. Ponad 74 dolary. Jeżeli chodzi o kurs gazu, też pnie się mocno do góry. Nie bez powodu, jak już widzisz, od bardzo długiego czasu. Pokazuje ten kurs gazu, bo to jest wykres w interwale miesięcznym cofnięty do roku 2008, gdzie jak widzimy, zwróciłem uwagę na te historyczne niskie, jakby nie było, poziomy. A w tym miesiącu mamy tylko i wyłącznie intensywny wzrost, jakby nie było jesień i zima robi swoje. Dodatkowo zobaczmy na kondycję złotego. Frank dzisiaj po mocnym y, szarpnięciu próbuje odbijać 4,51. Puncik po wczorajszym wystrzale dzisiaj schładzają 5,11 euro. Jak widzimy dzisiaj odpada mocno 4,25 i dolar jak widzimy wręcz tonie cały czas 3,81 w tym momencie. Jeżeli chodzi o euro dolara mamy wzrost na 1,11. Zerknijmy na kolejny istotny i ważny rynek, czyli oczywiście rynek krypto. Co tutaj się ciekawego dzieje? Zerknijmy na nastroje, a tutaj mamy poziom neutralny i wynik 54. Jeżeli chodzi o... Bitcoina kosztuje sztuka ponad 63 tysiące dolarów i rośnie o kosmetyczne 9,00 w ciągu ostatniej doby. Ether koryguje o 1,6%. 2614 kosztuje jedna sztuka. Jeżeli chodzi o największe skrajności, no to ALTY odbijają. Rokwi 13% na plusie. Celestia 9,3. coin 7 projekt 7,5. Jazmin, coin 7,2. Czy kolejny projekt 6,5. Największe zejścia korekcyjne. dzisiaj notuje PopCat 6,3 na minusie. Czele 5% Kolejny projekt 4.7. Przypominam, że dostęp do topowych geł kryptomieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem, tak więc tam zapraszam. A teraz już przechodzimy do podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Sam jestem ciekawy na takim ciekawym dzisiaj sentymencie, jak GPW będzie chciał to rozegrać do końca tego miesiąca, więc tak by nie było ważny miesiąc dla rynku. A skoro już mamy gaming, to przypominam, że w tym tygodniu będę omawiał potężną ilość spółek gamingowych, będzie 30 valorów na pewno. Przeze mnie omawianych, tak więc warto być na przykład na przeglądzie sektorowym, bo tam właśnie to spotkanie się odbędzie. I jeszcze raz pokażę na sam koniec kod zniżkowy VIP-92. Linki znajdziesz również w komentarzu do dostępu na okres 3 miesięcy o 92 zł. Ten kod obniża właśnie ten dostęp. Systematycznie w 20 nagraniach omawiam ponad 200 spółek, tak więc warto tam być. Mnóstwo scenariuszy, tak więc w szczególności, kiedy wchodzimy w ten najważniejszy okres dla giełdy, dosłownie jeszcze ten kod jest ważny przez kilka godzin. Jeżeli chodzi o pierwsze zestawienie, zobaczmy, jak to wygląda na tle gamingu, czyli najliczniejszego sektora. Na GPW. Tutaj widzimy, że render rośnie 8,659, Juju, ECGames 5,4 to są największe wzrosty. Gdyby mi brakowało jakichś spływów, to oczywiście podżyć mnie w komentarzu, to będę je oczywiście na bieżąco updateował. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Carbon Studio traci 12%. Eleven wspomniany, niestety, dalej tonie i zamyka się poniżej 300 zł za akcję, dokładnie 299,5 tego za jedną akcję. Masakr 86 milionów, czyli popatrzmy, cały czas potężnie sypią tymi akcjami. Seven level 10%, sam jestem ciekawy, co się dzieje na wykresie, to będzie ciekawa analiza. Jeżeli chodzi o obroty, zobaczmy tutaj: Eleven Bit prowadzi 86 milionów, pobija króla i to praktycznie dwukrotnie. 49 milionów na obrocie na CD Projekt, 2,3 na plusie, 1,25 na minusie. Sam indeks Vig Games, kurs to 15 079 punktów. Jeżeli chodzi o banki, to WIG Banki dzisiaj 2,13 na plusie. 12 768 punktów, a pozytywnie jak widzimy na przykład na PKBP 2,9 na plusie ING 2,7 handlowy, tylko GetNin w odwrocie 3700. Liderem obrotu jest tutaj PKBP 163 134 PKOSA. Jeżeli chodzi o OZE, to dzisiaj Luon 4,9 na plusie, PG w Grupa 2,4 na plusie, najmocniej traci dzisiaj TNT 3,8 czy Bras 2,8. Liderem jeżeli chodzi o obrót jest Columbus 1,5 miliona i traci dzisiaj ta spółka 2 miliony. Teraz, aby zerknąć na kolejne zestawienie, czyli oczywiście będzie to w tym przypadku branża nieruchomości. I tutaj największe wzrosty dzisiaj na większym obrocie oczywiście to Archicom 5.7, Pikana 3229 Orkogrupa. Najmocniej dzisiaj za to traci Plaza Center 322 Rankpogec JRH 2%, 2, 2, Rank, Pogres, JotRH, 2 w dół. Liderem obrotu Deweja 694 tysiące sam indeks 2500 na plusie, 4190 punktów. Na budownictwie. Wik Budownictwo jako indeks 1,5% na plusie, 7981 punktów na zamknięciu. A największe wzrosty dzisiaj zalicza Dekora 47 3,2, 32,322 Budimex. Najmocniej za to dzisiaj spada MFO 2,8, Airboot 2,6 i drem obrotu jest Budimex 26 milionów. Kolejne zestawienie, to zanim przejdę do głównego, no to oczywiście dodatkowo. Global Connect. Tutaj jak widzimy mamy BMW, który rośnie o 6%, 47% Mercedes, Allianz 2%, bez. Zmian Microsoft, ale popatrzmy jakie opłakane te obroty NVIDIA, tylko 12 tysięcy, nawet na New Connect już są większe obroty. Na turystycznych Rainbow, dzisiaj 2 miliony 400 na obrocie i rośnie 1,8, Enter cofa się 1%. WIK Ukraina, tutaj Migrant ładnie eksplodowało 15%, KSW Agro 6,5%, 4% cool jak Migrant zrobiło to po informacji, tutaj znać w komentarzu czego dotyczyła ta informacja. I oczywiście największe obroty, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję na spółkach ukraińskich. Na WIK Energii, zobaczmy co tutaj się ciekawego dzieje, bo największe wzrosty należą do NA. 5,3, PGE 4,9, 3,5 WIK Energia jako indeks, gdzie zamyknięcie mamy na 2602 punkty. Najmocniej koryguje Novavis 2 4 2% Kolumbus i liderem obrotu jest PGE 19 milionów. I z racji tego, że tutaj jesteśmy, no to czas zobaczyć. Pierwszą zgłoszoną spółkę na Hity, a Hitem będzie co? Według oczywiście użytkownika, którego za chwilkę pokażę, Mabion. Mabion dzisiaj zamyka się... Na 7200 na minusie, obrót to 976 tysięcy, a kurs to 16,46. Będzie mi to potrzebne do tego, bo będziemy to oczywiście analizować. 16,46. I tutaj mamy 16,46 zgłoszenie, bo zbierałem je, ale było tylko jedno, gdzie mieliśmy chwilę uzasadnienia. Marcin, zakładam, że ten użytkownik o tym tutaj niku właśnie nam zgłosił, to perełek na ten sezon może on Wiadomo, coraz więcej info o szkodniku, a i spory kontrakt wyhaczyli w Anglii ostatnimi czasy. Także technicznie widać, że chcą się wybić. Tak więc, technicznie to sobie rzucimy na to okiem już niedługo, bo idea perełek i hitów zgłaszanych przez widzów jest przeze mnie taka, że będziemy to raz monitorować, sprawdzać, czy sytuacja się rozwija. Będę o tym mówił, będę sprawdzał informacje, będę je pokazywał, ale również będę to analizował. Tak więc, moim spojrzeniem. Z mojego doświadczenia będę mówił, jak ciekawie z mojej perspektywy wygląda ta spółka i czy w ogóle bym się tutaj zainteresował, czy też nie. Tak więc Mabion już niedługo będzie oczywiście wlatywał. Jak widzimy od momentu zgłoszenia tej spółki, a nastąpiło ono 28 sierpnia, kurs początkowy to jest kurs zamknięcia z tego dnia, to było to 18.34. Z tego co pamiętam, rzeczywiście jakieś delikatne wybicie tam szybko było w dwa dni, ale obecny kurs, jak widzieliśmy przed chwilą, to jest 16.46, co daje jak na razie zysk, stratę, 10%, a raczej stratę 10 oczywiście procent, tak więc będziemy to monitorować. Ja trzymam kciuki za wszyscy, którzy którzy wierzą w Mabiona. Ja oczywiście musiałbym odpalić wykres, żeby się do tego odnieść, ale dzisiaj nie będę przedłużał. Znajdziemy sobie na to dodatkowy czas podczas jednego z kolejnych naszych spotkań. Tak więc zachęcam do zgłaszania swoich spółek, perełek, hitów, bo będę o tym oczywiście mówił, będę to analizował. Będziemy o tym wszystkim również tutaj mieli okazję, nawet w komentarzach pomiędzy sobą, gdzie się podyskutować. No i pamiętajmy o uzasadnieniu, bo podrzucenie samej nazwy czy też tickera to tak naprawdę nic nam nie wniesie. Chcę znać uzasadnienie i zdanie. Zgorszającego na temat dlaczego mamy się przyglądać właśnie tej spółce. Tak więc zachęcam do aktywnego uczestnictwa, bo długo czekaliśmy na to, żeby ta lista powstała. I oczywiście nie zabraknie deserka, czyli głównego naszego indeksu. Przejdźmy na WIG20. A tu bardzo dzisiaj ciekawa sesja. PGE prawie 5% na plusie. kagiech, euforia na miedzi. Co się dzieje? Kurs rośnie. 4,8. Kenty 3,6, cyfrowy 3,67. Tylko! Ale jego się wyłamało, Jedna dziesiątka na minusie bardzo nieładnie. Idrem obrotu: Kagie 222 miliony. 163 PKBP. PKSA 134. Powyżej stówki również Dinoś oraz Orlen. Sam indeks zamyka się na 2337 punktów, 2,22 na plusie, jeżeli chodzi o yy, wzrost. Jeżeli chodzi o NWIG 40, czyli średnie spółki, popatrzmy. Tutaj liderem, jeżeli chodzi o wzrost, jest Bogdanka 53 Enea 5338 Grenavia, Liderem, jeżeli chodzi o spadki, jest 11 Bit, 10% w dół, Servita 48333 Synectic. Liderem, jeżeli chodzi o obroty, jest 11 Bit, 86 milionów. Sam indeks na pusie 6116 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o Edzwik 80, zobaczmy, jak to wygląda na małych spółkach. A tutaj liderem wzrostów jest Aleon 57. ARCHICOM 57, DATAWALK 48, liderem spadków Medica 56, Vigo 316, liderem obrotu Signiti 11 milionów, Mercator 2 miliony 300, sam indeks 78% na plusie 24.059 punktów. Zerknij sobie na NEW CONNECT, co tutaj ciekawego się dzieje. Największe, zobaczmy sobie. Yy, największe wzrosty. Dzisiaj SDS Optik rośnie o 13%. IBC Polska 12, G-Hydrogen 12% to są dzisiaj największe wzrosty na małym parkiecie. Spadków pewnie też nie brakuje, tak więc zobaczmy, kogo one dzisiaj dotknęły i w jakim stopniu. I widzimy, że dzisiaj najmocniej przecenia się spółka Amesa, czyli właśnie ten nasz debiutant. Ostatni obroty spore, 431 tysięcy i 18% w dół. Ja z reguły debutantów nie tykam. To jest zupełnie inna taktyka. Często to mówiłem, czy to na Wipeach, czy na e, sektorowym, swego czasu, kiedy mieliśmy oczywiście wysyp tych debiutów, tak więc jest pod to uzasadnienie, ale. Nikt nie mówi, że nie warto obserwować, bo kiedyś w końcu się tu wyszumi. Advertigo 14% na minusie Carbon Studio 12, czy same level 10% to są największe dzisiaj spadki. I jeżeli chodzi o obroty, no to zerknijmy jak to wygląda, kto jest liderem, czy jakaś bańka się dzisiaj przebiła? Nie Amesa, czyli nasz debiutant 431 tysięcy, SDS Optic 399. Sam indeks korygował prawie procent, 249 punktów na zamknięciu i na deserek oczywiście indeks szerokiego rynku, czyli WIG. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. A widzimy, że największe dzisiaj wzrosty notuje Mikiland. 15%, Render 8.6, mój KSG Agro 6.5 to są największe dzisiaj wzrosty najmocniej, za to na szerokim rynku dzisiaj spada nam NT Capital, tracąc aż 24%. Digitle 12, Ampli 11 czy 10, 11 bit. To i liderzy obrotu spółek spoza WIG20. Zobaczmy, kogo mamy wysoko. Mamy wysoko CCC, oczywiście mieści się na pierwszym ekranie i na deserek jeszcze nie może zabraknąć oczywiście szybkiego sprawdzenia, co się dzieje na wykresach. Widzimy, że WIG bardzo ładnie podbił pod opory, nawet w delikatnie w nie wkroczył i jeżeli skutecznie to wybiją, no to 85 tysięcy czeka. Pytanie, czy oni w stanie są dość tutaj Tutaj do końca września by było to na pewno bardzo, bardzo ciekawe i pozytywne, jakby nie było. Dodatkowo WIG20 też odbija i też w opory. Tak więc widzimy, te opory są bardzo istotne. 2350 punktów przytrzymuje nam WIG20. Zobaczymy, czy przebiją. 2400 oczywiście w teście czeka. Konsolidacja wręcz, jak widzimy, ewidentnie jest rozgrywana. Wszystko w rękach Stanów Zjednoczonych, jak zwykle. SWIG80, tutaj również ruch powrotny. Widzimy te opory najbardziej znaczące na poziomie 24,5 i 20 Zero tutaj pomiędzy e, pewnie z 250, tak więc warto to obserwować. I dodatkowo NWIC 40 również wykonuje ruch powrotny. E, 6,200 na chwilę obecną to jest istotny opór pod obserwację. Jednym słowem, za nami bardzo ciekawa sesja, w końcu jakaś sesja z oddechem, ale pamiętajmy, zmienności nam nie zabraknie, gdyż kończymy, dla mnie, istotny i bardzo ważny miesiąc, czyli wrzesień. Pozdrawiam, szanowni za wyniki.